witam was serdecznie. Dzisiaj mam dla was petardę. Civic jak Civic z 13 roku, 1.4 stokonny. Krajowy od pierwszej właścicielki, ale przebieg 25 950 km. Tak, 25 950 km. Zobaczcie. Tak się prezentuje. Reflektory. Tak się prezentują zaciski. No i karoseria. Karoseria w ogóle nieskazitelna, pomimo małego przebiegu to mógłby wyglądać różnie. Tylne zaciski, tylne tarcze. Nawet zderzaki. Też nic nie uszkodzone. Wóz garażowany, wóz bezwypadkowy. Cały oryginalny lakier. Tak wygląda. Nówka, po prostu nówka. Niecałe 26 tysięcy km, 10-letni Civic. Więc odnośnie karoserii, no to tu więcej nie mam wam co pokazać, bo nie ma żadnych uszkodzeń, tak jak zwykle to pokazuję. Jest bardzo ładny, jest wzorowy. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane. Tutaj fotel też ładny po tylu latach. Te tapicerki niestety tu nierzadko przy 70-100 tysiącach kilometrów tutaj już się lekko przecierały te welury w tych Civicach. ESP z ASR-em, kierownica z komputerem, ze sterowaniem radiem, z tempomatem i limiterem prędkości. Nie ma tu jakiegoś wielkiego wyposażenia, bo to jest komfort, czyli bazowy model. No ale jest tempomat, jest klima automatyczna, więc takie najpotrzebniejsze rzeczy są. Lusterka regulowane i podgrzewane. No radio ze sterowaniem, więc tak to wygląda. No i zobaczcie. 25,955, 6,4 zużycie. Już wam przełączam, z 3400 km. Trochę podniosłem to zużycie, ponieważ było 6,3. A jechałem już z Poznania, więc troszkę mi podskoczyło. No ale niemniej jednak no, jednostka bardzo ekonomiczna. No i co, no fotele to wszystko tutaj jest ładne, czyste, nowe. No wzorowy sprzęt. No a teraz zapraszam, kto mnie obserwuje na TikToku, to już to widział. No i wlew paliwa. Zobaczcie, co się dzieje pod maską. Zaznaczę, że go nie myłem, bo to nie problem umyć, on jest lekko zakurzony, ale to nieistotne. Zobaczcie, jak wyglądają te wszystkie śrubki, rurki, które zwykle są rude. Tutaj te zapinki filtra powietrza. Kolektor jak wygląda ssący, jak głowica wygląda, nawet naklejka jest. Jak wygląda numer silnika tutaj. Wszystko nowe, alternator, rolki, wszystkie ładne, srebrne, tu rureczka, po prostu coś niesamowitego, no. Mały przebieg i musiał być garażowany, no bo widać to po tym samochodzie, no. Nawet jakby miał tak mały przebieg, a był na ulicy, no to by tak nie wyglądał, więc to jest niesamowita rzecz. 1.4 stukonny motor, wiadomo, że to nie ma jakiegoś szału mocowego, ale jak ktoś potrzebuje jako drugi, trzeci wóz do miasta, drugi, trzeci wóz w domu i w większości do miasta, no to będzie się to dobrze sprawowało. A w trasie autostradą też jechałem 140-150 cały czas, więc nie ma jakiegoś problemu, tempomat zarzucamy i jedzie. Z tyłu oczywiście Magic Seatsy, czyli taki patent. Ma też tutaj ten samochód listwy jakieś takie akcesoryjne. Dość ładnie to wygląda. I to samo tutaj z przodu. Więc nie są okopane te progi, no bo zwykle niestety tutaj te progi są zryte w samochodach, a tutaj są te listwy, które chroniły. Zamykamy wlew. No piękny jest, no jest nowy. Wiadomo, że będzie trochę droższy niż przeciętna z tego rocznika, ale wydaje mi się, że warto dopłacić tam kilka tysięcy i mieć przebieg 5 razy mniejszy i taki stan wozu. Tu jest wykładzina, no jak widać coś tutaj brudnego, ale to jest ta wykładzina taka ochraniająca, a dywan jest tutaj, jest ładny, czysty. Pod spodem tu jest jeszcze drugi bagażnik albo miejsce na butle z gazem, więc bagażnik jak to w Civicu bardzo duży. No piękne to wszystko, te plastiki, zobaczcie, tu nic nie wydropane, nie zmieniło koloru, te reflektory jakie ładne.
Lubię takie sprzęty. Jedynie co to tą rączkę trochę właścicielka wydrapała. Tutaj w tym miejscu tam pazurami, a tutaj też troszeczkę no po prostu no. Widać, że pani jeździła pierścionki, pazury. A tak no nie ma się do czego tutaj doczepić. Mam etui instrukcję, nie mam na ten moment jeszcze książki serwisowej. Nie kupowałem go bezpośrednio od właścicielki, tylko od dealera innej japońskiej marki. I no jeszcze mają tam się odezwać, więc na ten moment, w tym momencie nie wiem, czy będę miał tą książkę, czy nie będę miał. Mam faktury, nie chcę wam to pokazywać, tam faktury są z pierwsze dwa lata, no to w Hondzie. Teraz ostatnie jest sprzed roku czy dwóch, gdzieś tam z warsztatu nieautoryzowanego, więc serwisy były robione, no zresztą co tu specjalnie robić, no aby olej wymieniać i to też nie trzeba co roku, bo to nie ma znaczenia po kilku tysiącach kilometrów. I co? No i tyle. Nie mam miernika, nie pokażę wam grubości lakieru, bo jest w naprawie. Musicie mi wierzyć na słowo, że jest oryginalny wóz, nietknięty. A jak ktoś przyjedzie do mnie, to już wtedy miernik, mam nadzieję, wróci. No i pokażę miernikiem, że nic się nie działo, więc wóz jak nowy, no 26 tysięcy kilometrów, no coś niesamowitego. Zdarzają się takie rodzyny, no i to jest właśnie taki jeden z nich. Jest to swego rodzaju okazja, no bo przebieg jest niesamowity, przebieg rocznego samochodu i to małego rocznego przebiegu. Zapraszam was na Facebook Autoprofesja, tam znajdują się oferty, które w pierwszej kolejności tam wrzucam. Zapraszam was na używanahonda.pl, tam znajduje się kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Zapraszam też na autoprofesja.com.pl, tam znajdują się samochody innych marek krajowe od pierwszych drogich właścicieli. Zasubskrybujcie mój kanał autoprofesja.tv na YouTube i Autoprofesja na TikToku. Zapraszam i do zobaczenia. Czekam na was. Wóz myślę, że długo nie będzie stał. Dziękuję, cześć.